Według wszystkich nauczeń, jakiekolwiek słyszeliśmy w swoim życiu, ogólnie naszym doświadczeniem jest to, że chrześcijaństwo nie jest czymś, co można połączyć ze światem. Zawsze problem istnieje, gdy człowiek nie rozumie, że świat tkwi w złym i że wszystko tam jest złe. Zepsute. Miłość, praca, wykorzystywanie finansowych środków, wszystko jest zepsute. Krzyż pokazał rozdzielenie po to, żeby każdy człowiek mógł to zrozumieć, że jeśli nie skończysz ze światem, nigdy nie poznasz Królestwa Bożego. Ile bym nie mówił, ile bym się nie modlił, ile bym nie czytał, jeśli nie skończę ze światem, nie poznam Królestwa Bożego. Zawsze świadectwem są Faryzeusze i uczeni w piśmie. Dużo się modlili, dużo czytali, spotykali się, ale nie umieli skończyć ze światem i Jezus im nie pasował, bo musieliby skończyć. Ze swoim życiem. A więc zabili Jezusa, żeby im nie przeszkadzał. Człowiek musi coś zrobić z tym Jezusem albo zaakceptować jego prawo i władzę nad sobą albo go zabić żeby nie przeszkadzał żyć według podobania ciała. Nie zabijamy go fizycznie zabijamy go powoli, odpychając go od siebie. Paweł mówi, kiedy myślimy o rzeczach ziemskich, stajemy wśród wrogów krzyża i również z nimi krzyczymy: umrzej i przestań w końcu mówić o jakimś przebaczeniu. Człowiek nie znający rzeczywistości też nie potrzebuje przebaczenia. Przebaczenie to jest rozliczenie. U Boga to jest cudowne, wspaniałe rozliczenie nas, wszystkich długów naszych. Człowiek, który nie rozumie tego, jak ważne jest to. Nie porzuca świata, a więc też i nie przyjmuje przebaczenia. Taki człowiek nie będzie stabilny w swoim postępowaniu. Będzie się chwiać między czymś lepszym a czymś gorszym, czymś lepszym i czymś gorszym. I nigdy nie będzie dobrym świadectwem dla innych. Dobre świadectwo to są ci, którzy skończyli ze światem. Aby żyć dla Pana. Uznali, że Jezus jest godny, by poświęcić cały świat, aby żyć z Jezusem. Droga tych ludzi nie podoba się wielu. Ci ludzie zgromadzają sobie wrogów, idąc właśnie w ten sposób. Są niezrozumiali przez tych, którzy nie zostawiają świata. Nawet wierzący ludzie oceniają takich ludzi, jako tych, którzy nie zrozumieli Ewangelii. Że Ewangelia wcale nie żąda aż takich poświęceń, aż takiego zdecydowania, żeby w ten sposób funkcjonować i żyć. Ewangelia albo zdobywa człowieka dla Chrystusa, albo człowiek odpycha Ewangelię, bo nie chce poświęcić się dla Chrystusa. I chodzi o każdego. Każdego człowieka, który słyszy Ewangelię, nie ma różnicy. Wszyscy zgrzeszyliśmy, z wszystkim nam zabrakło chwały Bożej i dla wszystkich Ewangelia jest najspanialszą wiadomością, jaką mogliśmy usłyszeć. My skazani na Gehennę usłyszeliśmy, że jest możliwe się uratować, i kto to usłyszał, przestaje grymasić i przestaje mataczyć sobie czy to, czy tamto, tylko zostawia i idzie. Tak się zaczyna nawrócenie. Zostawiasz i idziesz. Idziesz za nim, bo on staje się dla ciebie zbawicielem. Ludzie stojący obok oceniają, że jesteś zdrajcą, że jesteś jakimś po prostu pomyleńcem, który, którym się w głowie pomyliło. Trzeba żyć na tej ziemi, trzeba po prostu myśleć logicznie, a nie przeduchawiać wszystkiego. Więc każdy, który nie zostawił świata, będzie uważać, że to jest za daleko posunięte. Ale ten, który to zrobił, poznaje królestwo Boże. Poznaje miłość, radość, pokój, łagodność, cierpliwość. I zdaje sobie sprawę, że dobrze było zostawić ten świat, aby poznać, jak się żyje w królestwie Jezusa. List do Rzymian, ósmy rozdział, od dziesiątego wiersza. Jeśli jednak Chrystus jest w Was. To chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu. Jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Jakie to ma znaczenie? Żywy duch. Jezus mówi: Zostawcie umarłych umarłym. Ci ludzie są martwi, chociaż żyją. I duchowe życie jest martwe. Oni po prostu nie żyją z Bogiem. Oni jedzą, piją, ubierają się, ale oni, oni są pędzeni grzechem, oni są pędzeni czymś niedobrym. Oni są regulowani przez grzech, a nie przez łaskę, miłość Boga, sprawiedliwość Boga. Grzech reguluje ich sposób pojmowania danej rzeczywistości. Ale gdy dochodzi usprawiedliwienie, wtedy duch ożywa doznaje, że że nie musi tak żyć, że nie musi w ten sposób funkcjonować. Pamiętasz, jak twój duch ożył? Pomyślałeś sobie, Boże, życie ma sens. Pojmujesz, że życie ma sens, bo ty jesteś moim życiem, jesteś moim ożywieniem. Interesuje mnie teraz Jezus Chrystus, gdyż On jest tym, który ożywił mojego ducha, usprawiedliwiając mnie z wszystkich moich grzechów. Dał mi wolność, bym poszedł za Nim. Żebym zaczął poznawać życie z Bogiem. I to ma sens w chrześcijaństwie. Wszystko inne zdaje się nic nie warte, choćby ludzie krzyczeli, wrzeszczeli, że jest warte. Paweł uznał za śmieć wszystko, co zyskał sobie bez Jezusa. Nie rozbudowywał już tych rzeczy, nie chodził już koło tego, nie myślał: Szkoda, żeby się nie zmarnowało. On to po prostu zostawił i poszedł za Jezusem. Nawet był szczęśliwy, że to marnieje, że ten stary człowiek niszczeje, aby nowy mógł żyć swobodnie i szczęśliwie należeć do Boga. I o tym właśnie Paweł tu pisze: Kiedy przyszło do niego to, co nie mógł osiągnąć, starając się bardzo. Aby osiągnąć to usprawiedliwienie, i cały czas grzech, i grzech, i nie mógł stanąć przed Bogiem, żeby powiedzieć: Boże, jestem w końcu czysty. Ale kiedy Jezus do niego dotarł i on zobaczył, że jego cały dług spłacony został na krzyżu, to on doświadczył, że mogę w końcu, Boże, powiedzieć: Jestem czysty. I to go zachwyciło w Chrystusie, i uznał za nic nie warte to wszystko, co robił, bo nigdy nie mógł powiedzieć, że jest czysty. Po raz pierwszy Paweł mógł powiedzieć szczerze i w pełni: Jestem nowym człowiekiem, jestem czysty, Boże! Jakie to piękne! Mogę Ci mówić, Ojcze, z czystego serca, z czystego umysłu, niczym już nieograniczony tymi wszystkimi swoimi sposobami. Chwała Bogu za wolność w Chrystusie Jezusie, bo to jest dopiero uwolnienie ducha, usprawiedliwieni z wiary. Pokój mamy z Bogiem. Człowiek nie będzie mieć pokoju z Bogiem dopóki nie będzie usprawiedliwiony. Grzech zawsze oddziela nas od Boga. Sposób myślenia człowieka, jeżeli nie jest usprawiedliwiony, jest próbować połączyć Jezusa ze światem. I zależy gdzie w serce jest tak człowiek będzie funkcjonować. Ale to nie jest prosta droga, to jest droga obłędu. To jest droga obłudy, fałszu, nieprawda? Prawdziwa droga to Chrystus. I tylko Chrystus, nie ma innej drogi. A więc duch żywy, ciało martwe z powodu grzechu. Zapłatą za grzech jest śmierć. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w Was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w Was. Nigdy się nie wysilałem, by być świętym. Nigdy się nie wysilałem, by być uczciwym. Nigdy się nie wysilałem, by miłować ludzi. Nigdy się nie wysilałem, by czynić to dobro czy tamto dobro. To jest mocą ducha świętego, a nie ciała czynione. Jeżeli my się wysilamy po ludzku i sobie przypisujemy wtedy chwałę, to my zdobywamy coś czytając Biblię, ale łącząc to z możliwością naszego ciała, i wtedy co osiągamy. Straszne miejsce agresji. Agresji przeciwko innym. Stajemy się agresywni, złośliwi. Jesteśmy przekonani, że jesteśmy w najlepszym miejscu, podczas gdy owoc jest zupełnie inny. To jest zwiedzenie, to jest oszukanie. Diabeł zawsze budował na ciele zwiedzenie nas, ludzi. A więc jemu pasuje, gdy człowiek nie przyjmuje usprawiedliwienia. Usprawiedliwiony człowiek jest wolny. Wolny, by czynić to, co podoba się Bogu. Jezus przyszedł wypuścić nas wszystkich na wolność. Nie oczekuje od nas wysiłku, że będziemy lepsi. Oczekuje, że pozwolimy Jemu działać, należąc do Niego cały czas. Nie dając się odciągnąć od Niego przez diabła. Czy w pracy, czy w domu, czy na zgromadzeniu. Zawsze do Niego należąc. To jest nasze zadanie. A na czym ono polega? Dlatego, że nikt inny nie daje nam usprawiedliwienia, tylko On jeden. Tylko Jezus usprawiedliwił nas, idąc na śmierć, za mnie i za Ciebie. Śmierć pokazuje, że bezradność nasza była całkowita i najlepsze staranie ludzkie i tak w końcu kończyło się czymś złym. Jezus swoją śmiercią usprawiedliwił naszą niemoc, naszą. Niemożliwość, aby czynić to, co jest Bogu miłe we wszystkim. On usprawiedliwił nas. Gdyby nie umarł, nie byłoby usprawiedliwienia dla nas, bo cały czas byłoby od nas żądanie tego, żebyśmy pełnili wolę Boga we wszystkim. A teraz to wszystko ojciec przekazał synowi. Powiedział: synu, przygotuj mi ich na to odwieczne moje spotkanie z nimi. I syn nie zaniedba swojej sprawy. Każda cząstka Jego Kościoła będzie czysta, święta i nieskalana. Nie naszą mocą, ani naszym wysiłkiem, ale pracą Jezusa Chrystusa w nas i pośród nas. On jest głową, my ciałem. On wysyła rozkazy i uczy nas poddanymi być Jemu w sposób najbardziej miłości pełen, radości pełen, wdzięczności pełen, zadowolenia pełen. Dlatego Paweł mógł powiedzieć już nie żyję ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A więc duch ożywia nasze ciało, i wtedy jest dobrze. Wtedy jest dobrze. To jest owoc ducha, to jest dobrze. Kiedy my ożywiamy nasze ciało, to wiemy, co jest. A tego nie potrzebujemy w ogóle między świętymi, bo ciało zawsze rozpycha się i mało mu miejsca. A duchowy człowiek jest skromny i wystarcza mu to, co da mu pan. I zawsze jest wdzięczny, zadowolony z tego, czym obdarza. Nas, Bóg. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. To jest piękno Ewangelii. Usprawiedliwieni przez Jezusa Chrystusa. Stajemy się wolnymi, czystymi ludźmi. Czysty nie potrzebuje kręcić się koło czegoś tam. Czysty jest czysty, dla czystego wszystko jest czyste. Wtedy do czego podchodzisz, podchodzisz jak czysty człowiek. Trzeba coś usunąć, usuwasz, trzeba coś przyjąć, przyjmujesz. Jesteś wolnym człowiekiem, by czynić to, co podoba się Bogu. Czystość to siła z nieba. W tym brudnym świecie czystość to jest niebo na ziemi. Czystość pozwala kroczyć po tych wszystkich rzeczach i być wolnym człowiekiem, bo czystość nie pożąda tych rzeczy, nie potrzebuje. Potrzebuje to, co jest potrzebne, aby żyć z Panem Jezusem Chrystusem i żyć dla Niego. I tylko to czystego człowieka też interesuje, i z tego jest zadowolony. List do Efezjan, trzeci rozdział. Są to sprawy dla nas wydawałoby się oczywiste, ale jakże często diabłu daje się odepchnąć to, co uczynił Chrystus i wprowadzać znowuż możliwość ciała. Pilnujmy się tego usprawiedliwienia. Trzymajmy to. Usprawiedliwienie nie mówi, idź i grzesz, bo teraz jesteś usprawiedliwiony, bo ty nie, nie umiesz być inny, i tak dalej. Usprawiedliwienie mówi, wszystko przebaczone, a teraz Duch Święty zrobi to, czego ty nie potrafiłeś czy nie potrafiłaś. I już cię nie usprawiedliwia to, że dalej sobie kręci się gdzie chcesz. Bo Duch Święty przyszedł, kto gasi Ducha Świętego, czy zasmuca, sam sobie kłopot szykuje. Duch Święty przyszedł nas Ożywić to ciało dla Boga. I wtedy te ręce, ku czemu innemu służą, nogi, usta, ku czemu służą innemu, oczy, uszy wszystko służy Bożej sprawie. Ciało stało się zdobyte dla Boga, stało się Jego świątynią. Piękne. Odebrano nam prawa, dając nam prawa. Odebrano prawa, które mozoliło się to ciało, żeby zrobić, a dano nam prawa. Które Pan w wspaniały sposób prowadza w nas i my doznajemy, że to nie my, lecz Chrystus. Jemu się chwała za to należy. Ale wtedy nie należymy już do siebie, ani do nikogo. Właścicielem jedynym stał się Ten, który zapłacił za nas najwyższą cenę. Jezus Chrystus. Nie jesteśmy już jak świat, nie musimy naśladować świata. Nie muszę być taki jak świat, nie muszę robić to, co robi świat. Po prostu Jezus uwolnił mnie od tego, żebym robił to, co chce Pan. Nie muszę zabiegać o Waszą miłość, nie muszę się płaszczyć, nie muszę udawać. Po prostu jestem wolnym człowiekiem. Kto chce mnie kochać, nie kocha, kto nie chce, nikt nie kocha. A ja dalej myślę, miłować Boga i Was. Każdy z Was jest wolny, może zrobić co zechce, ale radzę lepiej. Pozwólcie się usprawiedliwić Panu i niech Duch Święty zrobi w Was to, co jest cenne i wieczne. A wtedy będziecie miłować, jak umiłował Chrystus, i gotowi będziecie położyć swoje życie, aby służyło ono jednej sprawie sprawie Chrystusa. I to będzie najlepsze, co można było osiągnąć. O co się bądli apostoł Paweł? Od czternastego wiersza, dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie Ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha, Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni, ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość. I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej, uczynić ponad to wszystko, o co prosimy, albo o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie, po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. Jednym z tych. Wspaniałych elementów tego wewnętrznego człowieka jest to, że wewnętrzny człowiek nikomu nie zazdrości, kiedy mu się łatwiej idzie do wieczności. Jeżeli Bóg dla ciebie łatwiej to przygotował, a dla mnie o wiele, wiele trudniej, to ja ci nie będę zazdrościł, że ty łatwiej dojdziesz do nieba. Ważne, żebyśmy tam doszli. Jeśli ja będę musiał przeżywać biczowania, bicia i, i maltretowania, ty nie, ty po prostu sobie umrzesz i pójdziesz do nieba. To nie będę ci tego zazdrościć. Dlaczego? Bo to Ojciec postanowił przed założeniem świata, co z nami będzie. Jeśli postanowił to, to dla mnie to jest najlepsze. Jeśli tamto, dla Ciebie jest tamto najlepsze. Jeśli ty będziesz więcej cierpieć ode mnie, też nie mów sobie dlaczego? Czy ja jestem gorszy od Mariana? Nie, ojciec tak postanowił. Nie zazdrośćmy sobie, jeżeli komuś będzie łatwiej dojść do wieczności. Zależy Ci, żeby utradniane było to wszystkim, bo tobie jest coś trudniej. O czym człowiek myśli. Nie życzę Wam, żebyście musieli przychodzić to co ja. Niech Wam będzie łatwiej. Paweł mówił też, niech Wam będzie łatwiej. Nie mówił, musicie wszyscy być ukamionowani, bo ja bym ukamionowany, bo nigdy mi nie zrozumiecie, jak nie będziecie ukamionowani. Rozumiecie? Zostawmy to jako nowi ludzie ojcu, który nas zrodził i on wyznaczył nam, przez co musimy przejść jako jego dzieci. Jeżeli tobie łatwiej, pamiętacie, jak to było mówione, że jednych wcześniej do tej winicy wezwał do pracy, drugich później, a ostatnich godzinę przed końcem, a wypłata taka sama. Najpierw ci pierwsi się cieszyli, dostaliśmy dobrą pracę, potem się mniej cieszyli, kiedy zobaczyli, że ci, co mniej pracowali, też dostali dobrą pracę. I wszyscy dostali tą samą zapłatę. Radością jest, kiedy Pan działa w Tobie, kiedy Ty nie masz tych myśli, już starych myśli, już w Tobie nie działają stare rzeczy. I cieszysz się czyjąś radością. Dobre to czy złe? Dobre. Ojciec podjął decyzję. Dla Jezusa taką podjął decyzję, jako swego syna umiłowanego. Jezus musiał przejść przez to wszystko i wejść, getsemane, w ten bój, gdzie aż anioł go umacniał. Musiał wejść na to wzgórze Golgotę, gdzie został ukrzyżowany. I nie mówił: Ojcze, zrób to wszystkim żeby też wiedzieli, jak ja cierpiałem, ale powiedział Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Cieszmy się, kiedy ktoś nie będzie musiał być ukamionowany, cieszmy się, kiedy nie będzie musiał być ścięty, cieszmy się, kiedy nie będzie musiał w jakiś tam sposób. Cieszmy się z tego, co Bóg daje każdemu z nas. Niech Twoja radość będzie moją radością, a moja radość Twoją radością. Radujmy się w Panu zawsze. Jeżeli komuś się lepiej powodzi, niech się powodzi. Mi się najlepiej powodzi. Hallelujah, chwała Bogu. Chwała. Jeżeli Tobie się też najlepiej powodzi, chwała Bogu. Masz czego się cieszyć, dziękować Bogu, i tyle. A wszystko mamy w jednym Chrystusie, a więc usprawiedliwieni mamy wolność, aby się cieszyć tym, czym cieszy się Pan. Dlatego Chrystus przez wiarę ma zabieszkać w sercach naszych, a my, przechodząc próbę wiary, musimy doznawać, że nowy człowiek jest w nas. Nowy sposób pojmowania, nowy sposób działania jest w nas. Już nie mamy tych myśli, co kiedyś, mamy inne myśli, dobre myśli. Myśli, które pozwalają nam uniknąć sła, które pozwalają nam się cieszyć, gdy, gdy coś idzie zgodnie z wolą Boga, nawet gdy to wszystko na naszych plecach musiało być przeniesione, to będziemy się cieszyć, że chociaż na naszych plecach, ale pójdzie do przodu zgodnie z wolą Boga. Myślę, że żaden z nas nie będzie dźwigał tyle, co na przykład apostoł Paweł, a jednak on się cieszył że może to robić i może dźwigać. I jeszcze mówił, jeszcze jestem gotów krwi dolać do tego. Chwała Bogu za takie zbawienie, za taką wolność. Gdzie on nie zazdrosił komuś, gdzieś sobie siedzi tam w zboży w Jerozolimie i też będzie w niebie, tylko był gotów, zgodnie z tym, co powiedział Jezus, on będzie musiał poznać, ile będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. I radośnie dobieg do mety. Wykonało się. Biegu dokonałem, wiarę zachowałem, dobry bój bojowałem, a teraz mnie oczekuje więc sprawiedliwości. I wszystkim tym, którzy umiłowali dzień powrotu Pana. Oni mówi i wszystkim tym, którzy też tak cierpieli, jak ja. Ale umiłowali dzień powrotu Pana. Chwała Bogu. On bardziej cenił sobie właśnie to, umiłowali dzień powrotu Pana i dlatego gotowi byli poddać się Panu w tym, czy w tym doświadczeniu, czy w tym doświadczeniu. Wrócimy do Listu do Rzymian, 8 rozdziału. Czyż Ewangelia nie jest wspaniałą nowiną? Prawdziwe życie to Jezus Chrystus. I Boży Duch, który wspaniale pracuje w tych, którzy do Niego, do Chrystusa należą. Od piątego wiersza ten ósmy rozdział. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć. A zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele Bogu, podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w Was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Myśli nasze już są inne. Myśleniem naszym jest uratować się na tej ziemi, przejść przez to życie. Do wieczności dochodząc z Bogiem. Myśleniem naszym jest, jak innych jeszcze uratować, aby oni też się uratowali, aby oni też zobaczyli w Chrystusie swoje usprawiedliwienie i nie musieli już kręcić się koło czegoś, tylko pozwolili Panu uczynić to, co jest zbawcze. Żeby się cieszyli Chrystusem i wdzięcznym sercem do niego należeli, żeby nie myśleli już myślami ciała, ale myślami ducha, żeby się cieszyli, że ktoś podjął się takiego wspaniałego działania i żeby wszędzie chwalili tego Chrystusa za to, że on codziennie czyni piękne rzeczy w tobie czy we mnie. Abyśmy codziennie mieli świadectwo wspaniałej pracy budowniczego. To jest nie w ciele, lecz w duchu. To jest nie w świecie. Lecz w Chrystusie. To jest nie przez stare urodzenie, ale przez nowe zrodzenie. Wszystko stało się nowe. A więc Bóg ustanowił swojego Syna, aby On stał się sprawiedliwością naszą i naszym usprawiedliwieniem, uwolnieniem. Kto nie pójdzie za takim synem, ten jest głupcem kto próbuje dalej po swojemu stracić dni swoje. Wszystko zostało już przygotowane. Czy wątpisz w moc Ducha Świętego? Czy wątpisz i nie wierzysz temu, którego Jezus posłał w miejsce swoje, aby On uczynił to, co Jezus czyni? Wierzysz bardziej swoim cielesnym możliwościom niż działaniu Ducha Świętego? Tego, który od Boga przyszedł, aby nas prowadzić do Boga? To głupiec tylko tak może myśleć. Duch Święty ożywił nas, tnienie wszechmocnego ożywiło nas i dalej ożywia tych, którzy wierzą w działanie Ducha Świętego jako to działanie, które jest zgodne z wolą Ojca i Syna. A więc przyjmujemy to działanie i chcemy, aby to Duch Święty wykonał to, czego nikt z nas nie potrafił. To po to jest usprawiedliwienie, bo Bóg uznał nas za niezdolnych do czegokolwiek, co on chce od nas. Stąd śmierć i zmartwychwstanie pana Jezusa Chrystusa. Sam Jezus powiedział, że duch ożywia ciało, nic nie pomaga. Wspaniały, Boży Duch. Wspaniała obecność Boga na Ziemi. W Jego świętym Duchu. Duch bada wszystko, nawet głębokości Bożej, i objawia to tym, którzy miłują Boga. Objawia nam, że jest zwycięstwo w Nim, że sposób myślenia nie wykreujesz, nie, nie możesz wykreować swojego sposobu myślenia. Twój sposób myślenia jest odnowionym w Duchu sposobem myślenia. Znowuż ten Duch w Tobie zaczyna układać myślenie zgodne z Zamysłem Bożym. Wszystko czyni pięknie, niczego nie zaniedba, tylko nie gaś go, nie biegaj za rzeczami świata, gdy diabeł cię tam goni. Zostań z nim, zostań jak przy stopach Jezusa, aby cię nauczył wszystkiego, aby cię ożywił i napełnił tym, co jest cenne. On wie, jak dotrzeć, on wie, jak pouczyć, on wszystko wie, jak zrobić. Nie musimy się martwić. Jesteśmy najlepiej zadbanymi ludźmi, jak, jakich można znaleźć gdziekolwiek. Bóg zadbał o nas od początku do końca, nic nie zostawiając nam. Nic do tego nie dołożymy, a lepiej nie, nie ujmujmy. Dał wszystko, co potrzebne, korzystajmy z tego. Dał nawet nam chęć, żebyśmy chcieli być z Jezusem. Bez niego nie mielibyśmy ochoty, nawet być z kimś, kto, kogo nie widzimy, a każe nam robić takie czy takie rzeczy. A więc jesteśmy tymi, którzy potrzebowali usprawiedliwienia, i dostaliśmy je. W śmierci Chrystusa. To jest nasze usprawiedliwienie. Jeśli wierzymy w to usprawiedliwienie na krzyżu, wtedy Bóg czyni nas sprawiedliwymi. Bóg to czyni. Chwała Bogu za to. Jemu się należy chwała za wszystko, co czyni w nas i pośród nas. Psalm 37, wiersz 5. Powiesz panu drogę swoją, zaufaj mu, a on wszystko dobrze uczyni. Powiesz panu i zaufaj mu. Należ tylko do niego i ciesz się. Mogą ludzie powiedzieć: Patrz, jak biedniejesz, człowieku, a ty będziesz coraz bogatszym coraz bogatszym. A oni będą potrzebować ratunku: to przyjdą do ciebie, bogaczu, bo będą wiedzieli, że im ta zasobność fizyczna nie pomoże. Będą wiedzieli, że Ty masz społeczność z Bogiem i Twoja modlitwa tak wiele znaczy. Niewiele posiadający, lecz wielu ubogacający. Najważniejsze jest to bogactwo, niebiańskie bogactwo, abyśmy mogli wspierać, pomagać, czynić to, co potrzebne. Ewangelia Jana, 15 rozdział. Wszystko przez wiarę. Sprawiedliwy mój zwiar żyć będzie. Patrzymy na to miejsce usprawiedliwienia, mówimy, Panie, dziękujemy Ci, że w końcu wykonał się wyrok na nas. Boże, jakie to szczęście, jest, że tam i myśmy umarli w Chrystusie! Jakie szczęście, że wykonałeś na nas wyrok i nie każesz nam dalej próbować. Bo uznałeś, że jesteśmy niezdolni. Niezdolni to niezdolni. Nie teraz niezdolni, a potem zdolni, tylko już na zawsze niezdolni, aby to, co się dzieje w nas, działo się z Boga i tylko z Boga. I to jest piękne. Kiedy trzymasz się Boga, okazuje się, że On nawet robi te wspaniałe rzeczy, że wroga pojedna z Tobą, Bóg. Kiedy trzymasz się Boga i trwasz, On przychodzi jako Zbawiciel do domów, bo niezwierny. Uwierz Pana Jezusa, tak? Zbawisz siebie i dom twój. On jest wierny. Kiedy idziesz za nim, on jest wierny. I w tym piętnastym rozdziale czytamy: Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które Wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w Was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i Wy, jeśli we mnie trwać, nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie. Nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony preczek, zesnięta latorość, takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował ojciec, taki ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań ojca mego i trwam w miłości jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w Was i aby radość Wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca Mojego, Oznajmiłem Wam, nie Wy mnie wybraliście, ale Ja Was wybrałem. I przeznaczyłem Was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc Wasz był trwały, by to o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał Wam. To przekazuję Wam, abyście się wzajemnie miłowali. Jeśli świat Was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż Was. Znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest Jego, że jednak ze świata nie jesteście, ale ja Was wybrałem ze świata, dlatego Was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które do Was powiedziałem: Nie jest sługa większy nad Pana swego, jeśli mnie prześladowali, Was prześladować będą, jeśli słowo moje zachowali. I wasze zachowywać będą. A to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i do nich nie mówił, nie mieliby grzechu. Lecz teraz nie mają wymówki z powodu grzechu swego. Kto mnie nienawidzi, i ojca mego nienawidzi. Gdybym wśród nich nie pełnił uczynków, których nikt inny nie czynił, nie mieliby grzechu. Lecz teraz i widzieli i znienawidzili zarówno mnie, jak i ojca mego. Jednakże słowo, które jest w zakonie ich napisane, wypełniło się bez przyczyny mnie nienawidzili. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam pośleł od Ojca, duch prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Ale i wy składacie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście. Mógłbym czytać dalej piękne kazanie Jezusa Chrystusa. Piękny wykład naszego Pana o tym. Jak cennym jest to, abyśmy trwali w nim w taki sposób, aby owoc przynosić, aby Ojciec dalej się troszczył, aby owoc był obficzy. Najpiękniejsze jest na ziemi tutaj ciało Chrystusa, to jest światło na ten ciemny świat świecące. Ludzie, którzy żyją dzięki Jezusowi Chrystusowi, ludzie, którzy miłują się nie dlatego. Że się wymusili, zmusili do miłowania. Tylko ludzie, którzy miłują tak jak Chrystus miłuje. Uwolnieni od ludzkich nienawiści, od zawiści, od kłótni i właśnie miłują pokój. I chcą pokoju. I dążą do Niego. A więc wszystko, co Chrystus przyniósł, mają za wartość, za skarb, aby z tym skarbem żyć na ziemi aż do końca. I to jest przywilej wszystkich Bożych dzieci. Doskonały przywilej. Może jeszcze Izajasza, 11 rozdział, dziesiąty wiersz. I stanie się w owym dniu, że narody będą szukać korzenia Isajego, który załopocze jak sztandar ludów, a miejsce jego pobytu będzie sławne. Pamiętajcie, było sławne, kiedy ludzie szli tam do Jerozolimy, szli za Nim. Gdzie on tylko poszedł, czy do Nazaretu, czy gdziekolwiek szli za nim, bo go potrzebowali. Zawsze ludzie potrzebują Jezusa. I jeżeli w jakimkolwiek miejscu zgromadzają się ludzie, którzy należą do Chrystusa, i blask tego Jezusa będzie widoczny w tym miejscu, to ludzie będą tam ciągnąć, żeby spotkać się z nim i poznać go jeszcze więcej wśród tych, którzy do niego należą. A miejsce jego pobytu zawsze będzie sławne. Jakby się ludzie sławili, to ludzie się sławić będą. Ale kiedy Pan sławi, to jest inaczej. Dobrze jest należeć do Niego i żyć dzięki Niemu w miejscu wiecznej chwały. Druga Mojżeszowa, 17 rozdział, 15, 16 wiersz. Potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go Pan, sztandarem moim. I rzekł, przyłóż rękę do sztandaru Pana. Wojna jest między Panem a Amalekitami z pokolenie w pokolenie. Oto toczy się wojna między ciałem a duchem. Z pokolenia w pokolenie ma wygrać duch. Nie ciało, nie zepsucie, nie ludzkie igraszki, nie spory, waśnie i kłótnie, ale miłość, radość i pokój Królestwa Bożego. To jest sztandar tych, którzy nie żyją dla siebie, ale dla Pana. I są zainteresowani tym, żeby Królestwo Boże było widzialne nadal na tej ziemi. I żeby ludzie mogli rozpoznać, że Jezus Król był tutaj, odszedł i wróci. I są na ziemi ludzie, którzy na Niego czekają, więc podnośmy ten sztandar wysoko. Nie my, lecz Chrystus. W miłości wzajemnej, udzielaniu sobie wsparcia, w pomaganiu sobie, podnośmy sztandar, że Jezus był tu na Ziemi i że my nie jesteśmy już cieleśni, zmysłowi, demoniczni, ale jesteśmy duchowymi ludźmi, którzy żyją nowym życiem, o które troszczy się sam Pan Jezus Chrystus. Chwała Bogu Amen. za wszystko. Za to usprawiedliwienie, za sprawiedliwość, za pojednanie, za wszystko, co dostaliśmy w Chrystusie, aby nowe życie prowadzić i chwalić Boga aż do końca. Nigdy nie opuszczać tego sztandaru, nigdy nie mieć żałoby chrześcijańskiej, zawsze mieć radość i wdzięczne serca, bo Jezus żyje i wróci. Amen.